tych na to, żeby już jeszcze bardziej nad tymi fazami przejścia popracować. To dotyczy zespołów 11-osobowych, zespoły nie 11-osobowe, czyli wszystkie do kategorii U13 pracują w bloku poszczególnej fazy w danym tygodniu. Na to są jeszcze naniesione obszary techniczne, ale tego tematu nie chcę teraz podejmować. W dużym skrócie taki dekalog, takich 10 naszych ogólnych założeń w fazie atakowania, które będą dotyczyły i fazy otwarcia, i budowania, i fazy zakończenia. Przede wszystkim my chcemy dominować, chcemy grać w piłkę, chcemy, żeby to nasz zespół posiadał piłkę, chcemy, żeby to nasz zespół zawsze kontrolował grę bez względu na przeciwnika, bez względu na rangę meczu, czy gramy mecz kontrolny w kategorii Orlika, czy mecz ligowy w kategorii Żaka z niżej notowanym od siebie przeciwnikiem, czy za 3 tygodnie będziemy mieli finał, mamy nadzieję, Celiotki U18, mecz prawdopodobnie, który zdecyduje o mistrzostwie Polski. Będziemy chcieli grać w piłkę, będziemy chcieli budować, będziemy chcieli dominować. Po pierwsze dlatego, że to rozwija, po drugie dlatego, że chcemy, żeby nasi zawodnicy w meczu, ktoś to kiedyś ładnie określił, byli władcami, a nie tymi, którzy się poddają. Tak? To jest bardzo duża różnica. Chcemy grać szybko piłką, o tym już troszkę było. Po podaniu równa wolne pole, dzisiaj zwłaszcza w pierwszej części nieznanej grupy będziemy chcieli bardzo mocno na tym popracować, jeśli chodzi o zajęcia praktyczne. Ciągłe zmiany sektorów, głównie poprzez przenoszenie gry, wymienność pozycji, zróżnicowanie środków i tempa. Tak jak widzieliście na tym filmie, była i wymiana krótkich podań, był element dribblingu, był element prowadzenia do skupienia uwagi, były strzały z dystansu, bo wiemy, że czym większy wachlarz narzędzi, o tych narzędziach będzie za chwilę, będą mieli nasi zawodnicy, tym łatwiej sobie będą radzić w sytuacjach boiskowych. Podanie ważniejsze od dribblingu, ale znowu do dyskusji, bo w kategorii Żaka jest zupełnie odwrotnie. W kategorii Żaka jest zupełnie odwrotnie, to ten dribbling dla nas jest ważniejszy od podania. Dokładne, silne podania, skuteczny dribbling jako narzędzia do tego progresywnego utrzymania się przy piłce. I teraz, jeśli chodzi o składowe ataku pozycyjnego, to tak jak doskonale wiecie, zgodnie z narodowym modelem gry, my też nie mamy takiego celu, żeby odkrywać piłkę na nowo, czy żeby tworzyć coś odrębnego. Dzielimy fazę atakowania na otwarcia, do pierwszej, drugiej, trzeciej strefy, ale głównie nasze działania chcą zawsze dotyczyć tego otwarcia do strefy pierwszej. Budowanie sektorem centralnym, na którym dzisiaj najbardziej się skupimy. Budowanie sektorem bocznym, przeniesienie gry z jednego sektora do drugiego. I w naszej nomenklaturze to jest taka jedna z nielicznych zmian, nieścisłości w stosunku do narodowego modelu gry. My nie mówimy o zakończeniu ataku, tylko w naszej nomenklaturze mówimy o finalizacji ataku, zarówno z sektora centralnego, jak i bocznego. Kluczem do tego podziału jest dla nas to, z którego miejsca pochodzi ostatnie podanie. No bo jak się tak zastanowimy, to zdecydowana większość bramek pada z tego sektora przed bramką, ale czym innym jest sytuacja, kiedy ostatnie podanie idzie z sektora środkowego, a czym innym zupełnie sytuacja, kiedy ostatnie podanie idzie z sektora bocznego. I teraz kolejna taka inspiracja, kolejny punkt pod rozwagę. Mam nadzieję, że już mi teraz gdzieś tam slajd nie przeskoczy. Pokażemy Wam kilka takich kluczowych, podstawowych umiejętności zawodników. Ktoś sobie ładnie to nazwie fundamentem, ktoś sobie nazwie to mikro, makro zasadą, ktoś sobie to nazwie działaniami indywidualnymi, grupowymi i każdy będzie miał z nich rację. Natomiast to, co dla nas jest kluczem, to to, że rozpatrując wszystko, co się dzieje w ataku, my bardzo często, ja uogólniam teraz, mówiąc my, ale bardzo często spotykam się z takimi sytuacjami, w których tak, rozpatrując taktykę, model gry szeroko rozumiany, jakieś działanie na boisku, my bardzo często odnosimy się do skali globalnej, do funkcjonowania całego zespołu. Ten do tego zbiegł, ten ma przesunąć się tu, ten temu nie podał, ten temu nie wyszedł na pozycję. 90% rzeczy dobrych lub złych, które się dzieje na boisku, naszym zdaniem dzieje się z punktu widzenia działań indywidualnych lub też indywidualno-grupowych, tak? Najważniejsze są te podstawy, najważniejsze są te narzędzia. Jeżeli mój koszyk z narzędziami to są stare, zużyte narzędzia, albo mam ich mało, albo one są niefunkcjonalne, to ja nie mogę wymagać od moich zawodników na boisku tego, żeby realizowali ten proces używania tych narzędzi. Muszę dbać, i mówię to z pełną świadomością, na każdym etapie pracy, czy to jest praca z Żakami, czy to jest praca z seniorami w piłce amatorskiej, w piłce profesjonalnej, muszę dbać o te narzędzia, muszę dbać o tą skrzynkę, muszę dbać o to, żebyśmy my mieli czym działać na boisku. Tak? I to jest podstawowa kwestia, na której też dzisiaj chciałbym się skupić. Jasne, że ja odnoszę się do akademii, jasne, że ja się odnoszę do pracy głównie nad jednostką,
ktoś z Was powie, ok, ale ja pracuję z seniorami w czwartej lidze, ja muszę robić wynik. Przyjechał i mi gadał o jakiejś akademii. Jasne, tylko w moim odczuciu, w naszym odczuciu, nigdy nie zrobisz dobrego wyniku, nigdy nie zrobisz dobrze grającego zespołu, jeżeli nie będziesz dbał o te narzędzia, o rozwijanie zawodników. I teraz na pytanie, czy po 20 roku życia można poprawiać umiejętności indywidualne zawodników, odpowiem Wam tylko w taki sposób. Robert Lewandowski, mając 20 lat, nie był najlepszym piłkarzem świata. Nie był najlepszym piłkarzem świata. Stał się nim, mając 32 lata. Mając 32 lata. To pokazuje, że ten rozwój umiejętności indywidualnych jest istotny i ważny. I o tą skrzyneczkę, o te narzędzia trzeba bardzo mocno dbać na każdym etapie. Króciutko, bo my tego, może nie króciutko, jakby wybrane elementy, bo też nie chciałem jakby zarzucać Was stertą teorii, bo mam świadomość, jakie jest przyswajanie dużej liczby wiadomości. Wybraliśmy sobie kluczowe dla nas umiejętności, kluczowe zachowania umiejętności zawodników w fazie atakowania, które pozwalają dobrze się otworzyć, które przede wszystkim pozwalają dobrze budować, stwarzać sobie sytuację. Pierwsze co, kluczem każdego działania w piłce nożnej jest to, co się dzieje przed. Stara piłka nożna, dawna piłka nożna, nie deprecjonując jej, bo była piękna, kapitalna, przynosiła nam mnóstwo sukcesów, najczęściej polegała na tym, że jak ja przyjąłem piłkę, to dopiero zaczynałem się rozglądać, zaczynałem się zastanawiać, gdzie ja w ogóle jestem, co ja mogę zrobić i dopiero na tym poziomie podejmowałem decyzję. Dzisiejsza piłka nożna, o jakim byśmy poziomie nie mówili, wiecie doskonale, że funkcjonuje zupełnie inaczej. Ja najpierw muszę wiedzieć, gdzie jestem, muszę widzieć, co się dzieje, muszę widzieć, gdzie jestem ustawiony. Na tej podstawie ja już przed przyjęciem piłki podejmuję decyzję i dopiero później działam. Czym lepsze mam te narzędzia, czym więcej mam narzędzi, to będę działał lepiej, ale jak na tym poziomie percepcji będę spóźniony, będę źle ustawiony, to każde kolejne działanie będzie wykonane źle. O tym będzie w dalszej części prezentacji.